No cześć, witam. Jak to się nagrywa? Tak. Się nagrywa, słuchajcie. Się nagrywa i to o to chodzi. Powiem wam tak, jestem po zbiórce. Jest ok. Dajemy radę. Dobrze, dobrze się poczułem. Minęły lęki poranne, ale powiem wam, że zobaczyłem w sobie takie różne te. Różne cechy, które mnie tak naprawdę bardzo, ale to bardzo denerwują. No i co? Przede wszystkim to sprawy związane z tatusiem, z moim ojcem, prawdziwym ojcem, nie ojczymem. Tylko z ojcem. A wiecie, co ja mam, jaki mam kontakt z ojcem? Że widziałem go chyba 5 czy 6 godzin. I to wszystko. I wychowywał mnie ojciec. Człowiek, który miał za ojca już nie chcę mówić, kogo on tam miał. No, ale sam był poroniony. Moja matka go poznała, to był wrakiem człowieka, nie? A był czynnym muzykiem. I tak naprawdę to nie wiem, czy ja coś. To zamiłowanie do muzyki i tak dalej, no to zostało mi też na pewno poprzez niego wpojone, poprzez matkę, która miała słuch muzyczny, pięknie śpiewała, ojca. Ojciec nie wiem, czy to, ale słuchajcie, tu jest największa kwestia w tym, zobaczyłem, to jest to, że ja go nie miałem, tego ojca prawdziwego, nie? Ten ojciec mnie tam kiedyś skatował tak, że kopał mnie, jak się chowałem, pamiętam, w kącie pokoju małego za fotelem, on mnie klał, kopał i mówił, ja ci pokażę polskie gestapo, wiesz. No i to jest, słuchajcie, tak nigdy mi tak to nie doszło, ale to jest moja trauma, wiecie, że nie miałem tego ojca. Matka była natomiast pod wpływem tego ojczyma. Wpływem jak wpływem, ale nawet jak wychodziłem z więzienia, to wam powiem, miałem przerwę kary i ona mi na tej przerwie kary powiedziała: jestem najpierw aktorką, a później matką. Czyli to co ja odczułem jako dziecko, nie, że ona
mną się nie zajmowała. Ważniejsze było dla niej wyjeżdżanie z ojcem i tak dalej. Ja mówię, teraz jeszcze próbowałem tłumaczyć, że to zarabianie pieniędzy, że to... Nie, po prostu zostawienie małego dziecka u ludzi. Ja płakałem, słuchajcie, ja płakałem jak bóbr, żeby ona mnie nie zostawiała. Ale ojczyma to spływało jak po kaczce po zimnej wodzie. A matka też, nie wiem jak ona to robiła, że ona mi potrafiła zostawiać u obcych ludzi. Się właśnie zacząłem jąkać u jednych. Lali mnie, kurczę, dokuczali, pamiętam, misia mi takiego przypalali i się patrzyli, jak ja zareaguję. Ja płakałem, słuchajcie. Przypalali mi go na piecu, nie, tego misia mojego ukochanego. Tak, i może dlatego... Wiecie co, wyrósł taki Wiesio, którego nazwali w tej wspólnocie ducha, bo jest to wspólnota ducha, Wiesiek Bandyta. Nie dziwię się, że wiele ludzi boi się mnie do tej pory. Zwłaszcza moi synowie. Nie chcą mieć żadnego kontaktu ze mną. To jest bardzo przykre, powiem wam, ale co zrobić? Takie życie. A życie jest jedno. I to jest ta kwestia, którą chciałem dzisiaj wam przekazać. Może kogoś to też ruszy. Ruszy do jakichś zwierzeń. Jakichś przemyśleń. Słuchajcie, tak naprawdę wejście w to dzieciństwo bez jakichś tam... A ja to miałem, ja to zawsze mówiłem, ja to miałem piękne dzieciństwo. Wychowywałem się w cyrkach i tak dalej, i było bardzo fajnie. Nie było fajnie, słuchajcie. Jakby było fajnie, to ja bym nie był alkoholikiem. A według tego, że mój przyjaciel, który wrócił z Ameryki, propaguje, i według teorii tego Gabora, Mate Gabor, te traumy z dzieciństwa się odbijają na całym naszym życiu. Tu jest, to się mówi, pies pogrzebany. Tu jest, tu tkwi ten błąd właśnie. Ten błąd, który się objawia tym, że jeśli go nie przerobisz i nie wyznasz tego i nie wejdziesz w te uczucia, tak jak umiem, że byłem dzieckiem zostawianym przez matkę i opuszczonym przez ojca, nie? Mój ojciec prawdziwy mnie zostawił całkowicie, nie miał ze mną żadnego kontaktu. Ja spróbowałem z nim poprzez naszą klasę gdzieś tam się
skontaktować, gdzie tam. Nawet mi nie odpisał, próbowałem do jego dzieci, to też to przemilczeli. Widocznie z tego względu, żeby nie wchodzić w te, ale tam wątki finansowe też, nie wiem. Nieważne, zdrowie ważne. Ważne jest to, że trzeba to przerobić. I to tyle, jak mówią o tyle. Pozdrawiam wszystkich, widzicie, jaki korek, sobota wolna, tragedia, koszmar. No i w ten sposób 10 minut z Bemowa na Bielany. Pozdrawiam.